I witajcie bardzo serdecznie na kanale GWW15. Jest to wreszcie odcinek 24 Krzywizny Umysłu. Dlaczego uważam, że Ziemia jest kulista? Dlaczego tak uważam? Otóż z bardzo prostego powodu. Nie mam żadnych, ale to żadnych przesłanek, ani żadnych podstaw do uważania, że jest inaczej. Jeżeli ty uważasz, że jest inaczej, to znaczy, że masz problemy z logiką. Co chciałem powiedzieć w tym odcinku? Chciałem powiedzieć właśnie to, że wszystko się zgadza. Chciałbym wam to przedstawić, temat retrogradacji. Retrogradacja planet, tych zewnętrznych szczególnie, można sobie to zaobserwować, kiedy Mars na przykład, w postaci Marsa, ale innych też planet, ale w postaci Marsa chyba jest to najbardziej zaobserwowalne. I widzimy, że Mars na niebie zatacza takie koła, tak? Taką pętlę zatacza i jakby leci w jedną stronę, dochodzi do pewnego momentu i zaczyna się wracać. Jakby zatacza pętlę i się cofa. I potem znowu dalej leci. Chciałbym wam przedstawić na podstawie modelu zrobionego w... niedoskonałego modelu zrobionego w Blenderze, tak na szybko, znaczy na szybko, ja się chyba z tym pierniczyłem, ale to już było dawno temu. I model zrobiłem już dawno, natomiast sam, no, że tak powiem, render zrobiłem niedawno, bo to znalazłem dopiero niedawno ten film, ten projekt. Dlatego postanowiłem zrobić ten odcinek i chciałbym wam pokazać właśnie. Zauważcie, że tutaj jest bardzo prosta sprawa, tak? Widać wyraźnie, że Mars zatacza takie kręgi, ale widać też jeszcze jedną rzecz. Zobaczcie, jak to wygląda z boku, tak? Jak to wygląda z góry. Że tutaj Ziemia porusza się po orbicie szybciej i Mars porusza się wolniej. I to jest z pewnymi prędkościami i tak dalej. To znaczy, tu akurat w Blenderze ja tego wszystkiego nie zachowałem. Zresztą zaraz zobaczycie, jak właśnie Mars pięknie wyleci sobie z orbity. No dlatego, że ja nie byłem w stanie tego jak gdyby pokazać. No bo to trzeba by było jakieś obliczenia zrobić, coś tam. Ja no za cienki jestem w Blenderze, żeby to zrobić, żeby to wam pokazać. Natomiast mniej więcej mam nadzieję, że rozumiecie ogólne założenie. Ogólne założenie jest takie, że właśnie na orbicie Ziemia w pewnym momencie wyprzedza Marsa i jest to w ściśle określonym momencie, kiedy Mars jest jakby po przeciwnej stronie niż Słońce. Jak to się ma do heliocentryzmu, jak to się ma do tej prawdziwej teorii, która właśnie nas niestety no tutaj zobowiązuje do mówienia prawdy na ten temat. Wszystko, co wyjaśnia ten heliocentryzm, bardzo dobrze pasuje do tego i możesz na przykład przewidzieć pewne rzeczy. I teraz zwróćcie uwagę na podstawie tej animacji. Nawet tutaj, na podstawie tej animacji można stwierdzić, że na przykład ten właśnie ta retrogradacja, czyli ten pozorny ruch wsteczny Marsa, będzie odbywał się w bardzo ciekawym momencie. Wtedy, kiedy Ziemia wyprzedza tego Marsa. A wtedy Mars jest jak gdyby po przeciwnej stronie Ziemi niż Słońce. Co wtedy się dzieje? Jak to pięknie się zgrywa z rzeczywistością? Mars wtedy, w tym momencie, kiedy on właśnie robi takie rzeczy, będzie na południu świecił, to pierwsza sprawa, i będzie, no na południu świecił, ale kiedy to on będzie świecił? On będzie świecił mniej więcej w okolicach, kiedy będzie północ. Będzie świecił na południu. No, wynika to z tego właśnie, tutaj z pokazanej tu animacji. To jest dziecinnie proste. W ogólnym założeniu, tak? Tu możemy się spierać ogólnie odnośnie tych różnych sił, które tu działają, odnośnie tych różnych takich problemów technicznych jakby bardziej, ale ogólne założenia heliocentryzmu są bardzo dziecinnie proste. Dlatego dziecko nawet by wpadło na to, że kiedy Ziemia wyprzedza Marsa, wtedy Mars musi być po przeciwnej stronie, ale musi być jeszcze coś innego. On wtedy jest jak gdyby najbliżej Ziemi. Zobaczmy na tą animację tutaj, to wynika z tego, że on jest jak gdyby bardzo blisko Ziemi. I zwróćcie uwagę, że wtedy, kiedy on tutaj jest, kiedy on świeci na południu, o północy, on ma największą jasność. I sobie to możecie zaobserwować na własne oczy. Nie musicie w ogóle czegoś takiego właśnie jakichś tam spekulacji czynić. Po prostu
to się wszystko zgadza. Mówienie, że nie będę tego obserwował, ponieważ to jest jakieś tam ciała niebieskie, nie mogę się tam dostać, no to jest takie trochę wygodnictwo, tak? Bo łatwo jest powiedzieć, że ja czegoś nie rozumiem, ja nie wiem, nie znam się, nie będę tego patrzał, nie będę tego obserwował, no ale jak to masz poznać, jak to masz obserwować, kiedy ty tego nie chcesz obserwować, kiedy ty się brzydzisz tego to obserwować, kiedy ty masz jakieś dziwne zahamowania co do tego, więc nigdy tego nie poznasz, nie masz szans na to, więc to nie jest podejście, absolutnie nie jest to podejście naukowe. A takim podejściem charakteryzują się pewni ludzie i o nich będę mówił, już powiem niedługo w kolejnym odcinku, ja już go przygotowywuję i będzie to, wstępnie powiem, pan Daniel, Crazy Polish Flat Earther. O tym człowieku będę opowiadał, będę mu opowiadał, gdzie on błądzi, co, jakie ma logiczne przemyślenia, co jest logiczne, co nie jest logiczne. Jemu się wydaje, że on logicznie myśli, natomiast ja mu pokażę, że tak nie jest. Ale to będzie w następnym odcinku dopiero. W tym chciałbym to tylko zasygnalizować i zakończyć ten cykl, którym właśnie was, no, jak gdyby męczyłem do tej pory, tak? Tymi kilkoma odcinkami, dlaczego uważam, że Ziemia jest kulista. A więc podsumowując, wszystko się zgadza z kulistą Ziemią. Wszyściusieńko do tego pasuje. Nie ma nic absolutnie, co by do tego nie pasowało. Jeżeli coś nie pasuje, to znaczy, że albo nie masz jakiejś wiedzy dokładnej, albo masz problemy z przyjmowaniem tej wiedzy i z analizowaniem faktów, które cię otaczają. Masz takie problemy i dlatego uważasz, że jest coś nie tak z tym kulistym światem. Zresztą ja uważam osobiście, że jest, że płaska Ziemia to jest ogólnie temat jak gdyby religijny. To jest bardziej religijny niż jakikolwiek inny. Będę też o tym prawdopodobnie opowiadał. To tyle w tym odcinku. Trzymajcie się. Cześć! I see.